Hej, witam was, z tej strony ja, Zgod, i zaczynamy... A! I zaczynamy... Zaczynam nagrywać dodatek. Jak widzicie, tutaj zaraz wam pokażę. Nie kliknąłem, aby przejść do New Game Plus. Dlaczego wstałem? Trzeba się przenieść, żeby rozpocząć dodatek. Nagrywam to następnego dnia. Dodatek jest niestety krótki jak cholera. Ale o tym później. A, nie włączyłem stopera. Żeby rozpocząć przygodę, trzeba... O, właśnie. Merciful goddess, mother of the forlorn, who have no place to call their own. Please bear witness to our resolve. Fire for Ariandel. Fire for Ariandel. And the ash to kindle flame. Wait, you've the same scent as that woman. Then you must be an action man. You must be. Oh, you don't know how long I've searched. Oh, don't mind me, didn't mean to fall apart. Now, Ashen One, I have a kindness to ask of you. My lady lives in the cold land of Ariandel. I need you to show her flame. A proper flame that will burn the rot away. If you truly are ash, then it must be fire that you seek. Ah, thank you. They of ash never fail. Just a moment, then. The painting of Ariandel. Well, rotted scrap of it, that is. Go on. Take it. Touch it. The ashes were too. Dwoisty się stał? No po prostu były dwa popioły. Czyli dwie istoty popielne, takie jak my. Czyli my, znaczy w tym my. Radzę się odwrócić. Co ty robisz? Have you just arrived? How very unusual. Just how long has it been? Rejoice, my new friend. For this is a true haven of the forlorn. The cold and gentle painted world of Ariandel. Quick. Go along. Find one for yourself. A sweetly rotting bed to lie upon. Yes, of course. You're no exception. We've all seen terrible things. But you're safe now. Let it ease your burden. Ariandel will make a fine home for you. So,
Go on ahead. Find one for yourself. A sweetly rotting bed to lie upon. Quick, go along. Find one for yourself. A sweetly rot. Kępka oszronionego muchu. Chyba już mieliśmy, ta. Spowalnie zamrazanie. Namalowany świat Ariandel. W jedynce również Ariamis, czy Artamis, nigdy nie pamiętam, cholera. Był nazwany świat po jego twórcy, więc Ariandel to najprawdopodobniej te drzewa wyglądają jak wiedźmy. I to są wiedźmy. A, powinienem iść od góry, bo ci panowie się obudzą. Pewnie szczepnik. Macie ten ogień. Wow! Najpierw tego trzeba wykończyć. Wiecie, co zwróciłem uwagi? Że nie ma finezji w krytycznym ataku w tej grze. O, trafił mnie! Że każdą bronią krytyczny atak wygląda tak samo. Nie podoba mi się to okropnie. Chodzi mi o to na przykład, że jak był wykonywany krytyczny atak włócznią w dwójce, w drugim Dark Souls. Oj, chyba jest trochę za głośno, wiecie? Wydaje mi się, że może być trochę za głośno. Ale... zaraz. Czy ja wiem? Nie. Ważniejsze, żebyście słyszeli grę niż mnie, szczerze mówiąc. Zaraz, turendy teraz. Połać śniegu i na niej. Na niej przedmiot. Ale tu chyba był ślepy zaułek, z tego co pamiętam. Zatruty klejnot. Jak dobrze usłyszeliśmy, świat zaczyna... O! Świat zaczyna gnić. I te muchy właśnie są też symbolem zgnilizny, która, znaczy rozkładu obrazu, płótna najprawdopodobniej. I zostają poddani również mieszkańcy tego świata temu rozkładowi. Uzdrowię się. Chyba już nic więcej. A nie, zaraz pan coś wypuścił. Hełm wyznawcy. Od razu taki. Tam się dostaniemy, nie martwcie się. Smaczek od razu. Kiedy montowałem intro, przypomniało mi się teraz, używałem hełmu Alwy do kręcenia takich tych momentów, które są w intrze niektórych, a zapomniałem, że tą swoją postacią gram przecież w hełmie Zjednoczenia tutaj. Nie wiem, czy się zorientowaliście, no ale chyba nie robi to zbyt dużej różnicy. A miałem przydać hełm. Bym sobie, sam się bym zagadał i co wtedy? Hełm wyznawców Farona. Gdy wojownik Farona spadał w otchłań, cicho przybywali wysocy, szczupli wyznawcy, by go odnaleźć. Faron i jego stróże popadli w ruinę. Wyznawcy przetrwali jednak w formie wędrującej bez celu grupy pustych. Po tych szpiczastych hełmach... tylko kępka. Oh no. Dobra, teraz ostrożnie. Szczerze polecałbym najpierw iść w górę. Tutaj. Jednym ciosem, świetnie. Owoc muchu. Polecam wam tak. Od razu biec w lewo tędy. Biegiem, biegiem. Zajmiemy się pościgiem. Rzuci się na nas. Oła. Wilki są fajnie tu skonstruowane, ale zaraz wam powiem,
I dwóch za jednym. Mogłem bez oberwania to zrobić. Tu mamy od razu ognisko drugie. Niepotrzebnie odpoczywam. Po co? Zużyłem jedną butelkę, dwie. Teraz się tak zastanawiam. Jeszcze tam nie spojrzymy w tamtą stronę. Nie mam ochoty psuć zabawy. A tutaj również się znajdziemy. A właśnie, zdobyłem również... Czy to pani ożywanie? Również tą postacią zdobyłem zakrzywiony miecz wielki. Mozoliłem się, żeby go zdobyć. Gdzie on jest? Gdzie ty jesteś? Idź tu, powiem. O, jest, okej. Zakrzywiony miecz skrywający duszę starego wilka, będącego towarzyszem ogarów Farona. Jest niczym bestia na polowaniu, wzmacniając atak i przywracając punkty życia za każde kolejne trafienie nim. Skalowanie 19-25, siła, zręczność, naprawdę świetny gram na zręczność. Wygrałem cały ten dodatek swoją postacią pierwszą na zręczność, tą właśnie bronią. Nie pamiętam, czy one coś zostawiają, szczerze mówiąc. Złapała mnie! Pierwszy raz mnie złapała, serio, nie wiem co robi. Odmrożenie, nieciekawie. Dziwne, że ją nie stagernąłem. Rubin. A, z tej strony jeszcze. Wow. Stanie żyje. No, a najpierw muchami się zajmijmy, co? Świetnie. Zamarznięta broń. Tu mnie nie dosięgnie, nie? Chciałbym zobaczyć, czy mogę przeczytać bez strachu. Jest tutaj. Jeden z czarów, który pozostawił po sobie w namalowanym świecie młody czarodziej Sullivan. Pokrywa broń w prawej ręce szronem. Sullivan urodził się i wychował w obrazie, lecz jego mroźna ojczyzna nie przyniosła mu korzyści. Nigdy bowiem nie zaznał straty. Nigdy bowiem nie zaznał straty? To ciekawe. Widzicie rozkład świata i muchy. Najprawdopodobniej to byli mieszkańcy kiedyś. O, wilcy lecą. No chodź, chodź, chodź. No, uzdrowię się. Trafiłem cię przecież, no. Ty nie żyjesz. Cholera. Tu będzie ciężko cokolwiek zrobić. No, come on! Fuck, fuck. Ogień bardzo mocno bije. Jeszcze mamy wilka na karku. Znaczy, w ogóle polecam przez ten ogień przeskakiwać. W sensie, że robić uniki przez ten ogień. Zapię mnie. Tak jest. I chyba zginąłem. Nie jestem pewien. Nie, ledwo, ledwo. Ale jak ten ogień mi dotknie, to po mnie. No kurde! Jakiego pecha mam, naprawdę. Jakie mam pierścienie? Nie no, okej. Okej. Załatwiam je, ponieważ... Chcę zobaczyć, czy coś z nich nie wypada również. Jestem geniuszem, no. Jego kolegę zabiję. Dobra, gin. A myślałem, że... on... Aj! Ty mała... Hikso. Fajnie było zrobić backstab. Cholera. Wiecie co? Silny atak. Tamta też we mnie rzuca już.
W ogóle nie wiem czy... Aj! No kurde, zatrzymał. Son of a bitch. No come on! Zabrakło mi staminy. Dobra, teraz cię mam. Teraz wiedźma. Ona naokoło to rozprzestrzenia, to jest nie fair. Myślałem, że tylko przed siebie. Dużo tych drzew tutaj. I teraz tam jest. Jeszcze jedna. Nie słyszałem ten ogień, że za mną leci. Mam cię! Dużo odłamek tytanitu. Już mam tylko 6 butelek, zwróćcie uwagę. Zaraz. Tam z prawej byli... Tu są trzy... Oj! Trochę sobie... zepsułem zabawę. Już 15 minut. Nikogo nie trafiłem. Ciebie też. I ciebie też. No nieźle wybrnęliśmy, muszę przyznać. Ty nie żyjesz też, prawda? A już ci. I o, zaraz, na pewno polecam iść. Wiem, widziałem, że tam przedmiot jest na środku. Ci panowie nie wstaną, nie martwcie się. Polecam iść prawą krawędzią na początek. Ja źle zrobiłem, że tutaj zaatakowali mnie, że tyle wilków mnie zaatakowało. Kurwa mać, no że też... Tu ostrożnie. Która? Ona żyje? One chyba wszystkie żyją. One udają po prostu. Że mnie żaden wilk z tyłu nie atakował. To też żyje na pewno. Tym zamaszystym mieczem było łatwo tutaj walczyć. A, i ktoś w ogóle napisał mi tego, pamiętam, oceniłem na plus. Kurwa mać. Ale mam szczęście, że mi ten ogień nie trafił, masakra. Jeden nie żyje. A tu jest dwóch magów. Znaczy, to nie są magi. Oj, fajnie. Piromanci niby. Nie obaj rzucają. Spokój, zrobimy się. Unik! Spróbujemy pojść wykorzystać właśnie. Odłamek tytanitu, matko, jak mi to jest niepotrzebne. Oszczep wyznawcy. Duża dusza nieznanego podróżnika, uzdrówmy się. Już wam czytam, oszczep. Gdzie ten oszczep? To ten? Nie, to partyzana przecież. Gdzieś go... O, jest oszczep wyznawcy. Lekka włócznia wyznawców Farona, wyważona z myślą o rzutach. Wyznawcy atakują, atakują w grupach, otaczają wroga, osłaniają się i pchają... pchają wroga włóczniami. Gdy padnie rozkaz, rzucają nimi w leżącego przeciwnika, by w ten sposób honorowo go pożegnać. Tak, faktycznie w dwie ręce jak się chwyci tę broń, to dźga się nią normalnie jak włócznią, ale używa się punktów PS, żeby nią rzucić. Tutaj od razu wrócimy do tego przedmiotu. Zardzewiała moneta. Przydatna rzecz. Tam widzimy ogromnego wilka na górze. Szybko chciałbym cię wykończyć. Mimo, że mnie mocno będziesz bić. I jeszcze chciałbym odzyskać. I tego zabić szybko.
Chyba już... A! Jezu, już zeskoczyłeś? Oj, walnie mnie, walnie mnie. Jak się nie uzdrowię, teraz zginę. Ej, zrobiłem unik drugi. To jest bardzo mocne uderzenie. Dobra, bez uzdrowienia. Uderzyłem cię! No kurde, przecież go uderzyłem, serio. Fuck, ta broń nie w ogóle nie pasuje. Wiecie, co zrobię? Jeszcze raz. Tylko tyle? Nie zabiłem go, przecież nie całe życie mu minęło. Ta broń faktycznie jest słaba przeciwko nim. A tam nie pamiętam, jak się dostać. Dobra, nieważne, na razie przejdziemy tędy. Ja zaraz w ogóle zakończę nagrywanie, bo już 20 minut ponad. I tak nie mam butelek, więc powinienem się wrócić. Ja chciałbym wam jeszcze przedstawić tych panów. To są wodziownicy z Millwood, zdaje się. Którzy również zawędrowali tutaj. Czy mnie goni? Być może. Ja pierdzie. Nie, nie, nie! O, nie, dobra, po mnie. Ja się mogę wyrwać? Nie mogę. Jezus Maria, żyje. Spadam są. Spadam do ostatniego ogniska. Dlatego polecam od razu tamte. Znaczy, to nie jest tak blisko, bo zwróćcie uwagę, że jeżeli znów będę robić tę samą drogę i znów będę przechodzić przez tę samą drogę, zaraz wam pokażę, tylko przebiegnę, będę miał problem z wilkami. Ale na szczęście zabiłem tego dużego wilka, bo on się już nie odradza. Więcej staminy by mi się przydało na swojej... Chociaż czy ja mam tak dużo więcej staminy od tamtej postaci? Wiem, to się wydaje szaleństwem, będą na... watachy nas będą gonić. To raczej watacha. Po prostu biegiem lewą stroną. Stamina, przystanąć chwilę. Znaczy przystanąć, spowolnić tempa. Biegiem, biegiem, biegiem. Tam chyba dziura była, nie jestem pewien. Wrócę jak ten. Jak się okaże, że mnie zostawiły w spokoju wilcy. Tam jest wieża, na której jest łucznik. Nie ma. Nie jestem pewien, czy nadal mnie nie gonią. Spójrzmy przez okno. Nie, nie gonią. Nie no, słyszę przecież. Ale dobra, wróciły się. Widzicie? Nie straciłem, ani razu nie dostałem. Polecam tak przebiegać po prostu. A ciebie załatwimy. No nie! W ziemię i teraz dopiero uderzy. Dodam tytanitu. Wiecie co? Jednak przyszły. Długo im to zajęło. Mam nadzieję, że nie będzie więcej niespodzianek. I jeszcze chciałem sprawdzić tylko na końcóweczkę tą miejscówkę tu. Ja nie, myślałem, to jest tylko takie wgłębienie. Kurde, wróciłem się, super. Dobrze zrobiłem, przynajmniej nie. Kurde, więcej ich przychodzi. Dobrze, że się wróciłem. Kurde, wszyscy wrócili. No nie mogę.
Kurde, uderzenie z obrotu tą bronią jest bezsensowne. Z drugiej strony mnie łapie. Jeszcze jeden. No niewiele oberwałem, ale to było zupełnie bezsensowne. Niepotrzebnie się wracałem. Jak pijany zabrzmiałem. Się zastanawiam, jak można się dostać tam, gdzie ja patrzyłem, gdzie stał ten łucznik z tym kolesiem z wilkiem. Nie zacznie do mnie jeszcze strzelać, nie. Dobrze, kochani. Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia następnym razem. Jeżeli chcecie śledzić moje poczynania, zapraszam na Twittera. Siemanka!